Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w grze Guardians of Holm. Mieliśmy już jeden odcinek, przeszliśmy pierwszy cały poziom, taką planszę i idziemy dalej, bo tak jak mówiłem, z tego co czytałem, gra ma trzy takie plansze. No zobaczymy, czy uda nam się przejść te tutaj. Więc mamy wszystko, co mieliśmy tam, nie? Te same karty, te same przedmioty. To jest nasz przyjaciel. Mamy 37 życia już. I dalej oczywiście dostajemy kolejne pułapki, jak wejdziemy w ogniska. Więc mimo wszystko, mimo że nie korzystamy z innego przywileju ogniska, czyli leczenia, to raczej tam pójdziemy. No ale oczywiście najpierw walka. Troll Witch Doctor. Oj, na razie jest taka prosta przejście. Musimy to jakoś zrobić do dołu. Więcej orków chcemy i dostaniemy więcej życia. Poproszę. Hero Challenge. Za pierwszym razem, kiedy przeciwnicy dostają obrażenia, dostają zwiększoną prędkość i atak na 6 sekund. No tak właśnie, tego się boję mimo wszystko, więc... Ja tu jestem w złym miejscu, jeśli chodzi o... Znaczy, dobra, mogę być tutaj. Zasłaniam tylko te umiejętności, nie? Cyku, no to myślę, że nie jest jakiś wielki problem. Mogę być, to dzisiaj widzicie to przynajmniej, ten przycisk startu. Więc na razie oni idą tak, wypadałoby ich przekierować, co już takie łatwe nie będzie. No musimy dużo wydać. No raz, dwa, trzy. Trzy takie, raz, dwa, trzy. A, ta, nie, dobra, tam jest dziura. Ej, tu czekajcie, tu... A, bo tu też jest dziura, no to tu będą przynajmniej tak szli sobie, siu. No. To tu, albo tu, no jeden pies. No i teraz chodzą naokoło, co nas bardziej satysfakcjonuje, bo możemy tutaj im dać pułapki. Tu możemy dać im podpalenie. O, to nowa pułapka, co zgniata. Chociaż czekajcie. No dobra, to tu możemy zacząć zgniatanie. Tu możemy dać pułapkę kolcową. O, hook trap. To lubię. To damy tutaj. To, co zadaje wszystkim obrażenia. Bo to ma zasięg na całą planszę. To, co mogę tutaj dać. Tak, no. Tutaj jeszcze kwas możemy trzasnąć. No, może być w tamtą stronę. Arrow trap, jakby przeszli, to tutaj będzie. Więcej ognia. No dobra, ogień w ogniu. I to tyle. No dobra, no to startujemy. Tu na wsadzie się przesuwa kamerą, dobra. Leco. To zwiększamy prędkość. Spadać z tym. Dobrze, chłop ściągnięty. Nad tym myślę. Ale no to tutaj prędzej, nie? I w tę stronę byśmy strzelali, jak przejdą. No to jest najlepsza plansza tak naprawdę, bo tutaj taki labiryncik już naturalny się robi. Tam są ci starczami też dodatkowi. A, i mamy tę odrzucającą, to ja mogę tak, to i będą wpadali... Przepraszam, powinni wpadać do dziury. Chyba. No chyba tak, bo umierają. Dobra, zwiększmy prędkość. Tutaj innych teleportów nie ma, które by się uaktywniły. O! Dzień dobry. Batrider. To trochę plot twist, bo nie mam jak go pokonać. Chyba, że to sobie usunę. Ale czy miałbym z czego go pokonać? Nie, no bo on jest latający, to ja muszę w niego strzelać. Znaczy, że mogę tym walnąć co najwyżej. Dobra. Ej, kiedy ja to użyłem? Przecież ja tego kliknę. Kiedy ja tego użyłem? Ja pierdziule. Ale syf. Czekajcie, tu coś tego jest. No, 3 życia straciliśmy, to trudno. Ale ja, przecież na pauzie ja to kliknąłem tylko, żeby użyć i to jakoś uznało, że ja to z tego zużyłem.
Ale syf. Dobra, tutaj żaby róbcie. Przetasowałbym, ale nie mogę. A, w sumie chcieliśmy oil trapa dać. No trudno. Zbieramy na inne rzeczy. No w sumie ty zadajesz obrażenia. Ale kupsko. Przetasujmy. O, net trap. Na 3 sekundy zatrzymuje latające. To tutaj to damy i wpadnie w pułapkę. To będzie git raczej. Dobra, lećmy. Maksymalna prędkość. Dobra, tu się nic złego nie dzieje. Okej, na razie możemy sobie pozbierać surowce. Myślę, no tak, tu nie mogę już to w sumie. Tu możemy kwas jeszcze trzasnąć. Jak bardzo będą chcieli, to tam będą wpadali w pułapkę jeszcze dodatkowo. Okej, już więcej latających nie będzie. Czuję się oszukany. No szkoda tych trzech życiek. No ale tu już jak widać tragedii nie ma. No zacznę później. Co nie patrzyłem jak to działa, śmiesznie czy nieśmiesznie. No po prostu wciąga ich tam do środka. Zgniata. Idzie taki większy chłop. Not good. Ale już latających nie ma. Tamstwo. Dobra, jest. Koniec, koniec. No. Luzik. To nie byli trudne. No i dostajemy 5 życia, nie? Jej. O, fire trap. To weźmy sobie fire trap. A może Archer's Mark? To się pojawi dwóch łuczników na mapie. To może to. Tak dla beki. Żeby coś się nowego zadziało. Na 3 żyćka dalej stracone, ale tu możemy je... Znaczy tak, idziemy do kowala. Kowal nam ulepszy może to. Idziemy tu. Get trap. No więcej tego możemy przygarnąć. A później może się będziemy tam kiedyś... No bo te 3 żyćka stracone to aż taki chyba problem nie jest, nie? Ty. Teraz tu. Tu. I też od razu dość szybki atak, musimy go jakoś przyciągnąć. Add one troll witch doctor, dobra. Tego nie biorę, tego się boję. Dobra, fajtujemy witch doktora. Czyli byśmy musieli wam zablokować to przejście. I wtedy będziecie latali tak, a tu będziecie się jeszcze bili z tym. To jest bardzo dobra informacja. No jak będzie coś latającego, to trzeba będzie złapać. To może tutaj, bo to będzie tak szło. Ten field generator może być. Tu damy ogniste, o tu damy jeszcze olej. Znaczy, no mogłem jeszcze ich, dobra, niech tak idą. Wrzący olej, mój panie. Tu jeszcze możemy dać kwas w tym kierunku. Te zgniatające to damy tu. Damy tu. A to damy tu, żeby wpadali do dziury. I hook trap. On też tak na boki dziwnie działa, więc tu chyba będzie... No, będzie ściągał ich do siebie, do tyłu w sumie też. Tu możemy dać pana, co by strzelał. Czekajcie, i tutaj hook trapa. Będzie ich ściągał. Dobra. Let's go. No. No, to się szybko... zmęczy, nazwijmy to. Zoverhituje. No i mamy jeszcze tę wędkę. Muszę sobie przypomnieć, co ona robi.
Co ja mogę tu kliknąć przecież? Aha, nie, to pit to nie są te pułapki. Pit to są te dziury. Jeśli zabijamy przez te dziury, to jeszcze pchamy dwóch przeciwników. O, jest latający. Ja go złapałem, ale muszę jeszcze go jakoś zaciupać. To tu może. Ajajaj. Ajajuj. No tu jeszcze mogę, tak. Dobra, zabity. Łatwo nie było. To jest to, co zwiększa obrażenia. Ale to tylko na ziemi mogę postawić. No mogę tam dać, to zwiększa obrażenia temu i temu ostatecznie. Dobra. Lećmy z tematem. Bo się nic złego nie dzieje. Co ja mogę tam sobie postrzelać dla beki. I użyć w końcu tego tak jak trzeba. Jak tutaj pułapka ta działa, to tu może być ta pułapka. Jak złapię, to wpadnie w dziurę. No w sumie dobra, level upnę sobie to, żeby obszarowo waliło. I tutaj bardziej level upnę, wypadek właśnie tego kolegi ponownie. Bo tu jest bardziej problem, tu jeszcze się nie dopchali do tego w ogóle. A jak się dopchają, a tego nie mogę level upnąć. I tu jeszcze, no, to jeszcze sobie ulepszymy, dobra. Łatwa sprawa, jest latający, ale już został złapany i zginął. To sobie level upnijmy. Nie, to początkowe ataki nie są w ogóle trudne, przynajmniej, nie wiem. Znaczy, jeszcze czytałem recenzję na Steamie, że ta gra po kilku ranach robi się trudna, że to nie jest tak, że poziom trudności rośnie wraz z tymi kolejnymi poziomami, tylko z ranami. Jak zacznę nowego rana, to ma być trudniej podobno. I się robi podobno już za trudno w pewnym momencie dla niektórych. Serduszko dostaliśmy. I dostaliśmy... może to. To wydaje się jak ciekawa pułapka. I mamy... 42 życia. Aha, bo to leczyło życie, a nie dodawało. A, okej. Okay. No to mamy 40. Mamy przynajmniej uleczone życie. Dobra, idziemy w dół. Steam Engine to my mieliśmy, ale nam zniknął, bo został zamieniony w co innego, nie? No spróbujmy teraz. On zmniejsza cooldown naszych pułapek. Shop. No hajs jest. Black Magnet. Za każde 3 zbudowane pułapki zmniejsza koszt randomowej pułapki w twojej ręce. Ej, to całkiem spoko. Ja to chcę. Za każde 5 pułapek w twojej talii zwiększa ilość surowców o 5. No to nie wiem. Aż tak dużo nie mamy tego. Czekajcie, to jest 5. Mogę tutaj... Jest to jakiś suwak taki fajny do trzymania? Nie, ale tak mogę trzymać. Oto 5, 10, 15, 20... No o 20 bym... A, tu takie rzeczy możemy w ogóle sobie poczytać. Okej, okay, dobrze wiedzieć. A jak mogę z tego wyjść? Nie wiem jak z tego wyjść, dobra. No to 20 to chyba nie. Tutaj... O, jeśli masz mniej niż 6 kart w talii, to zwiększa ilość pułapek, które możesz postawić o 2. W sensie, że jedną kartę dwa razy mogę wykorzystać. Zwiększa obrażenie od ognia o 45%. To może to weźmy. Dobra. I to nie. To nie. Nie będę na to hajsu wydawał. No to bijemy się dalej, byczusie. Troll Warriorów chcemy, że więcej życia, ale to jest leczenie. To chyba nie potrzebujemy tego. No bo to raczej jest leczenie, a dodawanie życia to chyba jest strzałka w górę, mi się wydaje. Ale możemy sobie dodać do samej idei. A i tutaj zadają większe obrażenia siedzibie, czy tam
rdzeniowi to mogą, mój nigdy nie dochodzą praktycznie. Dobra, idziemy z tematem. Na dzień dobry mamy tutaj pułapkę, która po prostu zadaje obrażenia. Takie to są cały czas chyba wystające kolce. Abyśmy mogli tu zablokować i tu zablokować, to będą musieli iść tu i tu zablokować i tu zablokować, to by musieli przejść przez takie dwie. I tu zablokować, i tu zablokować, i tu zablokować, i tu zablokować. Jak zablokuję tu, to będą szli tak. Jak zablokuję tu, to będą szli tak. O. I jak zablokuję tu, to teraz idą tak. I jak zablokuję tu, bzium, 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 to muszą iść tak. No i super. Super sprawa, bulwo. Oczywiście latający jest problemem, ale. A tu chyba będziemy się bronili, myślę. Ogień. Znaczy tak, hook trap może być tu. Tu możemy dać to strzelające. Piu, piu, piu. Żabolce to sadamy na początku już. Net trap. Tutaj przy siedzibie, żeby broniło siedziby. Kwasowe. To tu możemy. Steam Engine to cooldown zmniejsza, nie? To tu i to by było dobre właśnie to rozbudować w tym momencie wokół. O, dodam dwóch łuczników. Ale ja muszę ich na dole postawić, co ciekawe. Oni mogą raczej zginąć. To czekajcie. To w teorii za barykadą warto ich postawić. No bo tutaj jakby tu stali, to piu 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 by robili, nie? Ja mam dwóch łuczników, piu 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 będą robili. Tu jeszcze ich mocniej podpalimy może. To chcę. Jak? A, bo po prostu jest tańsze, nie, że ja mogę tego użyć. Nie, no mogę tego użyć. Ej, jest błąd jakiś. Mówi, że mam za mało surowców, a przecież mam 480. Nie uznaję tego, że mam to tańsze. Jakiś błąd, ale syf. No i strzelają ci łucznicy. Piup, piup, piup. To tak strzelimy jeszcze. Piup, piup. A wy strzelacie chyba przez te skały też. A ma zwiększą prędkość. Ściągać, ściągać frajerstwo. Tu, tu, tu. Myślę nad hook trapem. No tu. Dużo żab się narobiło. No ci uczniowie jeszcze z tej strony biją. To całkiem dobre miejsce. Kolejne frajerstwo. Czekajcie, więcej kwasu wam tu wrzucę. Ej, trochę dostał jeden z łuczników. Którego tam uderzył? Tu podpalimy, ale się leczą świnie, to jest problem. Dobra, już nie ma problemu. O Boże, nie zauważyłem, to już drugie przejście. Ale idą tak samo. A, tylko że, o Jezu, to wszystko co tu zbudowałem nie ma sensu. Ale dałem dupy. Za przeproszeniem, oczywiście. Za przeproszeniem. Trzeba ulepszyć ten kwas. No trochę problemiks. I leciuchny. Leciuchny, siciuchny. Tu możemy strzały. Dobra, jeszcze nie ma tragedii. Jeszcze to jest słowo klucz. Sobie strzelmy. Squeezing trapa możemy dać tutaj. Ej. Ej, jest problem.
No, dwa życia, dobra, nie ma tragedii. Ja muszę zwracać uwagę na takie rzeczy, bo nie zwróciłem. I problem się zrobił, mało mam hajsu. Już bardziej poulepszamy chyba pułapki. Let's ego. Myślę, strzelać czy nie strzelać? Dobra, strzelę co raz, no bo się leczą też, więc... Więcej ognia, proszę bardzo. Nie no, myślę, że ładnie idzie. Steam Engine sobie ulepszymy. Dobra, jest okej. A tego kwasu już nie ulepszymy, to jeszcze ulepszymy. Tu sobie strzelimy. Dobra, jest okej. Myślę. No to zwiększa obrażenia. Ale tu nie postawię. To musi być na ziemi. Nie, to olejmy temat. Dobra, lecę go. Mój się wrogów, nie boimy. Coś tam, coś tam, coś tam. No, czekajcie, to zadaje obrażenia wszystkim, więc poproszę. Mogę to ulepszyć? Jeszcze nie. No, robi się nieciekawie. Dobra, ulepszyć to. No tu jeszcze możemy pościągać jakoś. Dobra, jakoś to wyczyściło. Tam sobie postrzelajmy. A łucznicy jeszcze chyba w żaby strzelają. Dobra. No już tak nieciekawie. Ciup, ciup, ciup. I mortar. Chcemy to. To może być fajne. Paraliżująca pułapka. No dobra. Zawsze coś nowego. Tu, 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 tu. Idziemy na ognisko, jak już zawsze mówiłem. Myślę, co ulepszyć. Mogę jeszcze to? Jeszcze mogę to ulepszyć, dobra. I tu. Get trap. W sumie to mamy, a to się nie pojawiło, ale dobra, dajcie to jeszcze raz. Return. I już cztery walki. Tu będzie już jakiś taki mini boss. Latający. Ma dużo życia. No dobra. To może być problem, bo lata. Musimy przy siedzibie się okopać w takim wypadku. On oczywiście nie jest sam, tylko że... Czekajcie, jakbym zrobił tak, to chyba z automatu im będzie kazało iść dość mocno naokoło, no. Jeszcze jakbym zrobił tu, to już w ogóle. No. Super. Tylko, że latający to sobie pójdzie od razu tak. Więc tu na pewno trzeba zrobić strzały. Czy hook trap by na niego działał? Nie wiem, ale no hook trapa to na razie tu zrobimy. W tym kierunku. Tu jakieś hook trapy pewnie by się przydały. Tu możemy dać zgniatacza. Tutaj możemy dać takie coś, co zadaje obrażenia, jak na to wejdą. To zwiększa obrażenia. Nie. Paraliżujące na ścianie. To może tutaj właśnie, na tego latającego. No ogień to lubimy. Chociaż już tam to tak trochę ryzykownie, nie? To tu bardziej ogień. Tu jeszcze kwasy damy. Steam Engine tu jest idealne tak naprawdę. Więcej ognia. Tutaj olej. To chcemy. Dobra.
Lećcie, panienki. Trochę to potrwa, bo się okopaliśmy to pod koniec planszy, już praktycznie. Więc trochę się do tego nawzlatuje. Czy też nazlatuje, bardziej niż nawzlatuje. Bo tu dopiero dostają po dupie. Ale dostają. To się liczy. I to chyba 20 razy musi... Tak, po 20 razach to ma overhita. Dobra, tu jeszcze pułapki. Leci coś? Krzyczy Air Strike, a nie widzę, żeby coś... A tu leci! Ale on... On miał wszystko... A, tu jest w ogóle drugi portal. Ale on w ogóle chyba tak poleciał. Jestem ciekaw, czy hook trapem go ściągnę. Tak, dobra, no i po sprawie. Dziękuję, do widzenia. Dobra, to taki Air Strike nie jest problemem. A tutaj będzie jeszcze Air Strike, tutaj będzie. No i git. Git majonez, moi drodzy. Git majonez. Nie takie rzeczy się robiły. Pyk, super. I mamy już drugie przejście. Okej. No to tu musimy się wzmocnić masakrycznie. Tu dam to. I lecimy. I zaraz będzie latające też. Dobra, dostają po dupie. Net trap. No chyba by się przydał. Ale tak, ulepszymy sobie Steam Engine'a, żeby szybciej cooldowny tutaj letały. Są dwa latające. Ale dobra, ten hook trap tam sobie radzi jakoś. Gdzie tu łuczniku walnąć? Tu? Może tu. Dobra. Tam sobie możecie stać i strzelać. Ściągnął, ściągnął. Luz. Możemy jeszcze trochę pomóc. O, siebie damy tutaj. A, nie ulepszy od razu, ale prawie. No dawaj, 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 dawaj. Okej. Okay. Jeszcze nie ulepszy. To jest za zero? O mój Boże. Jak oni tak tutaj gdzieś lecą, nie? To tak ten net trap. Tu. Tak od tylca może ich będziemy łapać. O, bo myślałem o tym, żeby to tu dać i tam będą sobie wpadać do dziury. Dobra, lećmy z tematem. Teraz będą znowu latające, więc trzeba uważać. Hip, hip. Ej, ci bocznicy nie tacy tragiczni. Mogę ich ulepszyć? Mogę. To level upnę sobie tych łuczników. A co się będę przejmował? Dobra, uwaga, będą latające. Tu już są trzy. To sobie ulepszymy. Nie, ten jeden hook trap nieulepszony daje radę. Spoko sprawa, bulwo. Neupartego tu jeszcze możemy dać. Strzelacza. Jak sobie neupartego tu możemy dać strzelacza. Jak sobie będą strzelać. Ale zobaczymy, co będzie z bosiurem w sumie. A może być problem. Bo i tu, nie? Trzeba się ulepszyć. Czemu zniknął hack? To jest ulepszenie? W którym momencie to jest ulepszenie? Ciebie bym jeszcze ulepszył. O właśnie. Cyk, cyk, dobra. Tu raczej nic złego się nie dzieje. Tu jeszcze mogę level upnąć. Ściągaj, ściągaj, dobra. Bossa jeszcze nie widzę.
To jest boss? Aha, jest boss. Jest dużo latających. Dobra, czekajcie. Na to mnie jeszcze nie stać. A może na to pozbieramy. No i ten przeleciał jeden. Kurczę, nie stać mnie na to jeszcze. Dobra, trudno. Ulepszmy to. I ulepszmy to. Tu mogę jeszcze dać kwasy. Nie wiem, czy to działa na tych frajerów, ale chyba tak. Dobra. Ulepszmy to. Łapkę na niego. Strzały na niego. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, zginął. Zginął. Ledwo, bo ledwo, ale zginął. Dobra. No to miło. Łatwo nie było mimo wszystko. No może to. Będę dostał materiały, surowce za każdych pokonanych wrogów, tak? Skrzynia. W sumie nie patrzyłem, ale tam raczej skrzyń nie było. Bym nie pominął chyba. Roadbloki. Te takie... Tego nikt nie niszczy. Nie robię z tego jakichś takich barykad. A, jak to podniosę, jak to wezmę, to losowo ulepszy dwie pułapki. Tu możemy stakować efekt kwasu. Jak 5 staków tego na 5 sekund damy kwasu. Czy to daje zawsze? Na przeciwników, którzy są displaced, czyli przesunięci chyba przez nasze haki albo to, co przerzuca. I zmniejsza odporność, ale na kwas czy ogólnie? Na 5 by 5 for 5 seconds. Dobra, weźmy to, zobaczmy, jak to działa. Czyli to nie chodzi o to, że ja... Znaczy tak to rozumiem. Mogę się mylić. Że każdy przeciwnik, którego tam przesuniemy, dostaje 5 staków kwasu na 5 sekund i zmniejszamy jego odporność. Tak to rozumiem. Dobra, idźmy po kolejną pułapkę. To jak będzie Sunken Trap. To ulepszmy. Chociaż może nie, może to ulepszmy. I walka. Okej, okay, coś takiego. Ork katapult. Dobra, dajcie mi więcej troll warriorów. 8 życia na sekundę będą sobie przywracać przeciwnicy. To już przesada. Przy 3 był problem. Ledwo daliśmy radę, jak pamiętam. O. A jak to mogę postawić? To ma fajny zasięg. Mogę to level upnąć od razu. Ty, to może być ciekawe. Ty, konkretny widzu. To musimy im tu przyblokować, żeby tak szybko nie przechodzili. To muszą iść naokoło. A, bo tu jeszcze drugi portal się odblokuje. No to tak. I tutaj się będziemy. Gorzej, jak będą latające świnie. Są latające? Nie ma, dobra. To tu takie coś. Myślę nad hook trapem. Ale dobra, to jest za darmo. Podamy to tu. Tu damy ogień. Tu damy więcej ognia. Tu damy to. To musi być zdecydowanie. Tutaj może być umieszczone. Od razu to ulepszymy. Strzelacz overheatowy. No ten hook trap może być na przyszłość tutaj. Tu może być więcej kolców, dupolców. Dobra, na razie lecimy z tym, co mamy. Walisz mortar? Walisz, dobra. Pyk, pyk, pyk. Ty, dobra rzecz to jest. Pyk. No ci się leczą, to jest problem tych panów. Pyk. Ja tam jestem w stanie zabić jednego taką pułapką? Nie, tylko zranić.
Sprawdzałem, testowałem. Dobra, zwiększałem prędkość. No tutaj raczej powinni umrzeć. No jeszcze możemy dać to. No, ledwo tam mimo wszystko. Tu byłby dobry zmniejszony cooldown, ale letelek co innego tam wcisnął. Tutaj zmniejszony cooldown. Dobra, ściągnąłem tam latającego świniaka. To akurat bardzo dobra informacja. Ten leczący się tutaj... No, znowu zużyłem... Tu jak klikniecie H dwa razy, tutaj to wam zużyję w tym miejscu tego. Kupa. A to jak, przepraszam... Nie za bardzo wiem jak to... Czekajcie. Gdzie ja mogę to... A, to na murach muszę. No to tu. Będą umierać. W tych trzech polach. Dobra, lećmy. No, ewidentnie jak klikniecie dwa razy tutaj, to wam to zużyje. Trochę plot twist. Ci się tutaj robią problemem, bo słabo ich tutaj morduje. Dobra, ulepszmy to. Paraliż możemy tutaj dodać. Ty. Ciebie trzeba ulepszyć. Dobra. No już trochę lepiej to wygląda. No z tymi zawsze jest problem. Dobra. Lecimy z tematem. Ściągamy co możemy. A ten się nie da, ten Witch Doctor ściągnąć. O kurde. Nie spojrzałem. Dobra, zmniejszamy jednak prędkość. Tutaj dałem pupy. Łucznicy. Właśnie tak nie za bardzo wiem, gdzie ich wcisnąć. No tu dam was. Damy jeszcze. Nie, to bucha. Zły pomysł, ale tu damy już na dodatkową osłonę. A, no ci łucznicy tutaj to był zły pomysł. Ulepszmy to. No, ledwo. Ale tu jest jakiś kolega problematyczny. Dobra, umarł. Tu damy pułapkę, niech tam se stoi. No, tu się robi niefajnie. Dobra, łucznicy odnowieni. Trudno, lecimy z tematem. Oho. Tam idzie jakieś coś. Chyba, że tutaj rod bloka, to zostawiam tych łuczników chociaż przez chwilę dłużej przy życiu. Jest ta katapulta. Ojojoj. A, ona też staje na łucznikach. Okej, śmiesznie. Nawet zabawnie. Dobra, tutaj walnę. Tu damy pułapkę. Dawać panienki. Dobra. Jeszcze jakoś daliśmy... Ojej, dużo katapult jedzie. Dawaj, dobra. Nie. A, ja mogę ich wybrać miejsce. O kurde. Rozwalimy. Tu pułapkę. To ulepszmy, żeby mocniej biło. Dobra, te katapulty nie takie straszne. A, tylko że tam z tych katapult wyskakują frajery. Dobra, to nie widziałem tego wcześniej. Kurde, się leczy świnia. Dobra, umarł. Ostatni. No tam mi się nie podobało kilka momentów. A może więcej tych łuczników? Tym. Idźmy dołem. Ja bym ulepszył... Arrow Trapa, jeszcze tego ulepszę.
zwiększa zasięg, zwiększa obrażenia. To może zwiększa obrażenie pułapki. Dobra, to już chyba przedostatnia walka. Znowu ork katapult. Tu dostajemy stałe 4 punkty życia. No teraz się nie przyda, już weźmy. Za 3 trole w każdej fali. Tutaj w ogóle jeszcze szybsi będą. To ja się cykam. Latające? Ewidentnie nie. To dobrze. Jak wyjdziecie? Tak. Jak tak zrobię tak, to idziecie tak. A jakbym tu postawił? No właśnie, to jeszcze górą chcecie łazić, frajerzy. O, to trochę lepiej, ale można to jeszcze ulepszyć, blokując tutaj trasę. I teraz świnie muszą... Znaczy, to jeszcze tutaj to w ogóle byłoby super. O, i teraz świnie muszą iść dość mocno naokoło. No, jeszcze tutaj można... Na upartego i teraz już w ogóle naokoło idą, dobra. No niby nie ma być latających. Ile w tym prawdy, to nie wiem. Więc możemy spróbować tutaj porobić co nieco. Tu pułapki ściągające. Tu jakieś ogniste ognie. Tu jakieś pułapki takie. Ale to źle zrobiłem. Mogę mównąć, mogę selnąć. A, trudno, bo to tak powinno być. Ciebie damy sobie tutaj, ty masz zadawać obrażenia na całą planszę, ulepszymy cię. Tu damy kwasy. Dobra, lecimy z tematem. Dobra, git. Raczej nie ma tragedii. Raczej. A wiemy, jak to jest z raczej. W teorii tu mogę wrzucać frajerów też, jakby ktoś przeszedł. Zawsze sobie wpadnie. Dobra, no. Jest miło. Ulepszmy sobie tutaj strzelanko. Nawet dwukrotnie. A i co? I oszukali mnie. Bo lubią tak oszukiwać. No i dupsko. Tak to już... Nie ma tu czasu... A tu jest drugi portal, o kurde. A znowu robię... Czemu ja nie patrzę na to, no? No właśnie, i teraz ja tam porobiłem pułapki, a oni tu jeszcze będą szli. Jestem głupi. Dobra, to trzeba będzie przy bazie się zabudować. Albo tu coś selniemy. Może to selne. A ten Steam Engine to nie za bardzo. No przetasujmy. Vinci pułapek, mój panie. A jestem wkurzony na siebie. Oil trap to nic nie da. Tu możemy podpalić. Chyba zmniejszmy prędkość. Zresztą, no bo ci tam się leczą, to i tak będzie problem. Vinci pułapek tu nastawiam. No już, że to ulepszyłem. Trochę mocniej ich biję. Z tymi będzie problem. A ci się... A nie, myślałem, że to się ci przedarli stąd. Tyle dobrego, że nie. Arrow trap. No tu i strzelaj do góry. No trochę prędkość zwiększmy. Wejdą w te pułapki i umrą. Dobra. Tego jeszcze nie ulepszę. Tu sobie strzelmy. Coś leci. Na latające to ja w ogóle nie mam co poradzić. Trudno, niech już przeleci. Musimy tutaj się wzmocnić teraz. Aja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 j
Z tym poczekamy. Pułapka. Dobra, umarł.
Tego już nie ulepszę. Ej, przejdą. No, to muszę ulepszyć. Tylko luterek tak mógł dać ciała. No niby mogę to sprzedać tutaj, nie? Ale... Dobra, sprzedajmy... Kwas bym chciał sprzedać. Sell. Dajmy tu więcej pułapek. Nie ulepszymy ich nawet teraz. Dobra. Łucznicy by się gdzieś przydali. W sumie tutaj ci łucznicy byliby całkiem spoko. Ale to już jest drożyzna. To już to ulepszę bardziej. No tych nie ma co bić teraz strzałami, bo oni się leczą. Wincy pułapek tu mogę dać, chociaż nie wiem po co. Dobre pytanie. Very good question. Jak nie ma kwasu, to widzę tu przechodzą od razu. Dobra, tu damy to. Niech strzela. Łapka. Damy, że te katapulty jadą. Może chociaż katapulty jakoś walniemy. Okej. Łapka. Aj. Oj, to zabo... Oj, 10 aż zabiera. O mój Boże. No to przegraliśmy. Przez moją głupotę, tak naprawdę. Taka jest smutna prawda. No. Dobra, tam jeszcze zastrzeliłem. Dobra, czekajcie. Nie, inaczej. Selnijmy to. Tu paraliż jeszcze możemy wrzucić. No ale to tyle. Przegrane. Przez moją własną głupotę. Łapka. I do widzenia. Żegnaj gro. Jest. 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 Znaczy, szczerze, nie no, pewnie jakbyśmy tu się skampili, to byśmy dali radę, no ale lutelek dał pupy. Jak to lutelek. Nic nowego. Dostaliśmy dużo diamencików. Odblokowaliśmy, nie wiem co daje poziomy u kolegi konkretnego. Aha, chyba po prostu nowe rodzaje kart, jakie możemy mieć, tak? Chyba tak. Chyba tak. Nie play again. Kurde, nie chciałem play again. Continue. To surrender. Jest surrender, bo ja tego nie chciałem. Nie chciałem w żaden sposób. Chciałem return to menu. I chciałem zobaczyć charaktera. A, bo tutaj... A mogę za kryształki kupić panią Nicole. A za 2000 jest jakiś Horus. To pani Nicole. Dzień dobry, pani Nicole. Pani tutaj ma jakieś ciekawe rzeczy. To możemy ewentualnie, jak chcecie, jeszcze nią zagrać sobie dla beczki. Tu są, podblokujmy trochę dla niej może rzeczy. Coś tam będziemy przyjmowali, nie? Dobra, to jakbyście chcieli, to możemy jeszcze tą panią sobie zagrać. I skupiać się na tym, że tam są te drugie portale, które się aktywują po kilku turach, kurde. A mnie to robi w bambuko zawsze. No dobra, w każdym razie, jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz komentować, a dla mnie to tyle, trzymajcie się!